ogóle jaka była idea tego zgromadzenia, bo wiemy, że protesty przeciwko tym różnym dziwnym obostrzeniom trwają od jakiegoś czasu, natomiast no, to wydarzenie to jest pewnego rodzaju nowum. Tak, tak, dziękuję w ogóle za przybycie, fajnie, że jesteś tutaj, że wsparłeś nas tutaj swoją osobą. Tak, słuchaj, te zgromadzenia mają na celu budowanie świadomości wśród ludzi. Zaprosiliśmy na to zgromadzenie wszystkich bez partyjnych jakichś flag, bez partyjnych log. Zaprosiliśmy wszystkich ponad podziałami, żeby przekazać im to, co dzieje się w naszym kraju, przekazać im to, że my dążymy do tego, do wolności, tak? Dążymy do wolności, sprzeciwiamy się obostrzeniom, które wprowadza rząd, sprzeciwiamy się absurdalnym ustawom, które są sprzeczne z naszą polską konstytucją. Chcemy powrotu normalności, chcemy odbudowy naszych firm, chcemy normalnego dzieciństwa dla naszych dzieci, chcemy, żeby nasze dzieci miały takie samo dzieciństwo, jakie my mieliśmy, tak? Nie chcemy żadnej nowej rzeczywistości, chcemy żyć tak jak tutaj właśnie, wśród ludzi, spotykać się przy wspólnych stołach, spotykać się wśród znajomych. Jesteśmy przeciwko tym obostrzeniom, chcemy powrotu normalności. No właśnie, święta Bożego Narodzenia mają się odbyć w reżimie sanitarnym, tam do 5 osób. Tu widzimy, że jest wielokrotność 5 osób, ale nie widzimy interweniujących, tak jak było to w innych wypadkach, interweniujących funkcjonariuszy. Wielkanocy nie było, Bożego Narodzenia nie było, czego jeszcze może nie być? No ja właśnie tak słucham, rozmawiając z ludźmi, słucham i wielu ludzi mówi, że a to tylko święta, a to tylko wszystkich świętych, a to tylko maseczka. No nie, jeżeli będziemy machać ręką na to wszystko i mówić, że a to, a to tamto, po prostu będziemy machać na to wszystko ręką, w końcu obudzimy się naprawdę w nowej rzeczywistości, gdzie już nie będziemy mieli praktycznie żadnych praw, tak? A tutaj właśnie chciałem podziękować policji, że w ten sposób podeszła do nas pokojowo. Wytłumaczyliśmy, że to będzie jak najbardziej pokojowe zgromadzenie. Spotykamy się przy wigilijnym stole, jak najbardziej pokojowo, bez żadnych bluzg, bez żadnego nastawienia negatywnego. Więc spotkaliśmy się tutaj z komendantem policji, z dowódcą. Wytłumaczyliśmy mi, na jakiej to będzie zasadzie, no i widzę, że przychylili się do tego. Był też urzędnik z Urzędu Miasta, który wydał zgodę na to zgromadzenie, więc wszystko jak najbardziej legalne. Fajnie, chciałem podziękować właśnie urzędnikom i policji, że nie robią tutaj żadnego problemu i mam nadzieję, że będzie więcej takich zgromadzeń, które będą miały za zadanie budować świadomość wśród ludzi, otwierać oczy na co to się dzieje naprawdę. No to jeszcze jedna rzecz, bo myślę, że gdyby ktoś powiedział w grudniu, styczniu, że od marca będziemy żyć w takiej, a nie innej rzeczywistości, uznano by go za wariata. Tak samo jak stowarzyszenie Stop NOP jest właśnie tak uznawane za foliarzy, głosicieli teorii spiskowych i tak dalej. No i teraz ma się rozpocząć w następnym miesiącu jakby akcja wyszczepiania i deklaracje, że no, osoby zaszczepione będą miały jakieś tam przywileje, że to będzie dobrowolne, no ale... Ale w zasadzie może się okazać, że to jest taka dobrowolność nie do końca. Wiadomo, że każdy, kto ma rację dzień przed innymi, jest uznawany przez 24 godziny za idiotę. Natomiast jakbyś się odniósł do tych właśnie ataków różnych ludzi, również nawet z prawej strony, z antysystemu, którzy chcą być jednak rozsądni, racjonalni, no i twierdzą, że to całe mówienie o możliwych zagrożeniach płynących ze strony właśnie takiej chociażby szczepionki na COVID, to jest takie gadanie głupot. Znaczy, tak jak mówisz, jeżeli by ktoś powiedział wielu osobom w grudniu zeszłego roku, że w ten sposób będzie wyglądał za równy rok świat, nikt by nie uwierzył. No my po prostu... Ja jestem zaskoczony, że to tak szybko się odbyło po prostu, bo my o tych sytuacjach, które miały nastąpić, mówimy już od lat. Od lat się zajmujemy tym tematem. Stowarzyszenie Stop NOP w 2017 roku jako jedyna organizacja z Europy złożyła poprawki do rezolucji Parlamentu Europejskiego, który wprowadził cyfrowe paszporty szczepionkowe. Czyli nie masz szczepień, nie możesz lecieć samolotem, nie możesz się wydostać za granicę. I te teorie spiskowe, które mówili nam, że to są teorie spiskowe, to wszystko staje się rzeczywistością, więc nie wiem, co jeszcze by musiało się wydarzyć, żeby
całe społeczeństwo po prostu przejrzało na oczy i zrozumiało, że no, to, co się dzieje na świecie dzisiaj, to nie jest nic fajnego. Tak, rząd mówi, że szczepionki przeciwko COVID mają być dobrowolne, ale to ma być taka dobrowolność, że nie zaszczepisz się, po prostu nie wejdziesz na basen, nie weźmiesz udziału w koncercie, nie weźmiesz udziału w imprezach masowych, także nie wyjedziesz także za granicę. Więc to taka dobrowolność, ale coś za coś, tak? Tak naprawdę to jest na takiej zasadzie, jak rząd teraz wprowadza ustawy bez wprowadzenia stanu wyjątkowego. Tak naprawdę mamy już ten stan wyjątkowy wprowadzony sprzecznymi z konstytucją ustawami. I na takiej zasadzie to będzie obowiązywała ta dobrowolność, tak? Że niby dobrowolność z jednej strony, ale z drugiej strony będziesz wykluczony, jeżeli nie wykonasz tych przymusowych szczepień, które de facto są eksperymentem medycznym, tak? Który po procesach norymberskich wymaga zgody, świadomej zgody. Niestety ta zgoda nie może być świadoma. My po konferencji prasowej premiera Morawieckiego zapytaliśmy go w oficjalnym wniosku o informację publiczną o bezpieczeństwo tej szczepionki, bo tak zarzekał się na wszystkich kanałach telewizyjnych, naród usłyszał, że to jest jak najbardziej bezpieczne, no więc ludzie, którzy polegają tylko i wyłącznie na tym, co na przekazie, który płynie z telewizji, pomyśleli, no jest, skoro jest bezpieczne, no to okej, może warto z tego skorzystać. Ale no my zwróciliśmy się na oficjalnym piśmie do premiera Morawieckiego o podanie podstawy tych słów, o bezpieczeństwo tych szczepionek. No niestety otrzymaliśmy odpowiedź, tak jak na wiele podobnych wniosków, że rząd nie dysponuje takimi badaniami, nie dysponuje takimi dokumentami. Więc proszę Państwa, słuchajcie siebie, sami sobie stwarzajcie, wyrabiajcie swoją opinię na temat otaczającego świata, a nie polegajcie tylko i wyłącznie na tym, co mówią media, bo jak widzicie, no nie do końca jest wszystko prawdą to, co płynie z przekazu medialnego. No to na koniec jeszcze, jakie plany na najbliższy czas, na najbliższe miesiące wobec tej nowej normalności, jaka jest przygotowywana? Tak, plany. 19 grudnia organizujemy kolejny, z kolei międzynarodowy, jak wiele innych, protest przeciwko obostrzeniom, przeciwko temu, co funduje nam system. Zmieniamy nieco formę tych protestów, ponieważ już nie chcemy być otaczani, wyłapowani przez policję, nie chcemy, by policja używała kolejny raz wobec nas gazu, siły. Zmienimy nieco formę tych protestów. Zapraszam serdecznie 19 grudnia na ulicę Warszawy. Myślimy o tym, żeby zorganizować samochodowy protest. Myślimy też o tym, na podobieństwo Holandii, żeby zrobić marsz niewolników, tak jak to dzisiaj się odbyło na ulicach Poznania, gdzie ludzie ubrani w te białe skafandry z białymi maskami w ciszy przemaszerowali przez poznańskie ulice. No musimy nieco zmieniać te formy protestów i cały czas na każdym zgromadzeniu apelujemy do policjantów, żeby też pomyśleli o tym, że my walczymy także o ich wolność. Chciałbym przypomnieć tylko, że jako pierwsze w styczniu, kiedy wejdą szczepienia na COVID, przeciwko COVID, jako pierwsze mają zostać zaszczepione osoby starsze, służby mundurowe oraz służby medyczne. Także my przygotowaliśmy, są na stoliku ulotki skierowane stricte do służb, żeby pokazać im, że z czym mają do czynienia, bo wiem, że wielu policjantów nawet nie ma pojęcia z tym, z czym no, będzie nam się zmierzyć w tym, co nadchodzi, tak?